Zespół szkół ekonomiczno-technicznych w Rakowicach Wielkich kształci nie tylko młodych Polaków, ale i coraz liczniejszą grupę młodzieży z Ukrainy. W tym roku szkolnym jest to 17 uczniów, ale podczas niedawnego zorganizowanego w placówce Dnia Otwartego do Rakowic przyjechała kolejna grupa młodych Ukraińców zainteresowanych edukacją w tej szkole. Wszystko zaczęło się od międzynarodowej współpracy. Od bardzo wielu lat współpracowaliśmy turystycznie z młodzieżą i szkołami na Ukrainie, w okolicach Stryja, w okolicach Kalicza, w okolicach Lwowa. I tak narodził się pomysł, który był inicjatywą strony ukraińskiej, właśnie z taką ofertą strona ukraińska wyszła, czy możemy również im tutaj tą ofertę edukacyjną u nas zapewnić. Udało się to po bardzo wielu staraniach. Nie ukrywam, że ilość dokumentacji, ilość spotkań, ilość wyjazdów, szczególnie w Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim czy Miejskim we Wrocławiu była ogromna. Nie ukrywam, że to są też kwestie prawne, bo rodzice strony ukraińskiej musieli jakby przerzucić na naszą stronę tą opiekę prawną. Wszystko zostało dopięte i od września 2015 roku gościmy 17 młodych ludzi, naszych przyjaciół z Ukrainy. W szkole uczy się po polsku i ten język musieli opanować Ukraińcy. Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły, tej grupy ukraińskiej, był fakt posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez taką instytucję, Stowarzyszenie Polskie we Lwowie. Czyli każdy, kto chce być kandydatem do naszej szkoły, musiał taki certyfikat znajomości języka polskiego podpisany przez tą instytucję otrzymać. Ukraińcom nie tworzono jednej specjalnej klasy. Uczą się oni w czterech różnych klasach techników razem z młodzieżą z Polski. Jak mówi dyrektor Łukasik, Ukraińcy uczą się bardzo dobrze. Bo to jest dla nich szansa. Oni mają cel. Bo cel to jest później pobyt w Polsce, to są studia, to jest praca ewentualnie w Polsce. Więc są to dobrzy uczniowie. Nawet niektórzy są bardzo dobrzy. Uczniowie z zagranicy są też bardzo zdyscyplinowani. To jest taka polska młodzież sprzed 20 lat. Uczynna, grzeczna, kulturalna. Przypomina mi tą młodzież, która kiedyś w szkołach polskich funkcjonowała. Nie oznacza to, że my tutaj mamy jakby problemy z naszą młodzieżą szkolną, ale rzeczywiście jeśli chodzi o dyscyplinę, o kulturę, są oni tacy wybijający się. Nauka ukraińskiej młodzieży w Rakowicach nie byłaby możliwa, gdyby nie internat. Obecność internatu powoduje, że jesteśmy w stanie ściągnąć tutaj młodzież z dużych okolic. Zresztą w tej chwili mamy młodzież z 7 różnych powiatów. Dojeżdża młodzież z dużych odległości do Rakowic, właśnie ze względu na to, że jest możliwość zamieszkania w internacie, który jest internatem dobrze wyposażonym, zabezpieczającym wszystkie potrzeby młodego człowieka. Głównie oczywiście wyżywienie w bardzo atrakcyjnej cenie. Uczniów przyciąga też bogata oferta edukacyjna placówki. Obiekty sportowe. Obiekty sportowe są, uważam, rewelacyjne na terenie zespołu szkół. To jest wyśmienita baza sportowa, która pozwala młodzieży korzystać od godzin dopołudniowych w czasie godzin lekcyjnych aż do późnego wieczoru. Na pewno wyposażenie niektórych gabinetów, bo my kształcimy w bardzo różnych kierunkach, więc wyposażenie pracowni przedmiotowych jest też również atrakcyjną sprawą. Wyjazdy zagraniczne naszej młodzieży, chociażby na praktyki do Francji. Przed rozpoczęciem tego swoistego eksperymentu edukacyjnego najbardziej obawiano się problemów z integracją polskiej i ukraińskiej młodzieży. Ta jednak dzięki zdrowemu podejściu młodzieży i staraniom pedagogów przebiega bez problemu. Uczymy się tego, co inne, uczymy się akceptować, uczymy się chociażby języka ukraińskiego przez to, że oni są tutaj, są częścią tego, co my robimy, są zaangażowani w to, co się dzieje w szkole, więc młodzież uczy się od nich, czyli nowej kultury, tego, jak oni się ubierają, ich pieśni, ponieważ Ukrainki śpiewają u nas na apelach, mają piękne głosy, biorą udział w talent show chociażby, które ma u nas miejsce na Mikołajki, czyli tańczą, dzielą się swoją kulturą, swoją obecnością, tym, co dla nich ważne, co dla nich ważne jest również dla nas ważne. Możemy poznać kulturę drugiego narodu, która jest troszeczkę zbliżona, ale też zauważamy pewne różnice. Są to ludzie z nowymi pomysłami, kreatywni. Mówię, troszeczkę gdzieś my możemy się od nich nauczyć, czy wyznawanych wartości na przykład, tak? Czy pewnych postaw, które oni reprezentują, czy zaangażowania. Problemy
No, zawsze problemy są nawet wśród ludzi, którzy powiedzmy sobie pochodzą z tego samego kraju, tak? Niezgodność, różne opinie w pewnym temacie. Ale wydaje mi się, że staramy się to rozwiązywać, nawet jeżeli coś się takiego pojawi. A to jest tak jak w praca w każdej innej szkole, niezależnie od tego, czy mówię, mamy dzieci z innego kraju, czy są to nasze dzieci. Juliana Palko jest Ukrainką bardzo zadowoloną z wyboru szkoły w Rakowicach. Do nas przyjechał pan dyrektor i zaproponował nam uczyć się w tej szkole. My bardzo były zaciekawione w tym i zechciały tutaj spróbować, bo takie szanse wypadają nie każdy raz w życiu. No, w ogóle to pierwsze wrażenie było dla mnie bardzo fajne, bardzo miła szkoła, bardzo dobre nauczycieli. W ogóle bardzo fajny taki kolektyw uczniów i no, w ogóle bardzo przyjazna atmosfera. Naukę w Polsce traktuję jako szansę. Więcej możliwości, nawet ten sam dyplom, więcej po prostu można się tutaj nauczyć, podwyższyć swoje kwalifikacje i dowiedzieć się bardzo nowego, ciekawego materiału, jaki będzie potrzebny na 100% w życiu. Uczniowie znakomicie dogadują się z ukraińskimi kolegami i koleżankami. Na obecność Ukraińców w szkole pozytywnie reagują także ci, którzy do szkoły w Rakowicach dopiero się wybierają. Raczej chyba dobrze, jest taka wspólna integracja i poznawanie nowych ludzi, wiele nowych możliwości, więc to dobrze. Możemy poznać kulturę ukraińską, jakichś kolegów, ich obyczaje, będzie na pewno. I w gimnazjum, i tutaj z tego właśnie, co słyszeliśmy, jest ta tolerancja, taka wpajania. Myślę, że bez problemu. No to jest bardzo, bardzo fajne. Fajna jest taka wymiana międzynarodowa. Właśnie przeważnie jak spotykamy się tylko i wyłącznie z Niemcami, tak? Niemcy, ewentualnie Czesi, mieszkamy przy granicy czeskiej, także Zawidowie w sumie może nie ma takich wymian międzynarodowych, są ewentualnie jakieś tam konkursy sportowe z młodzieżą z Czech, z Niemiec. No a tutaj w sumie z mieszkańcami z Ukrainy się spotykamy pierwszy raz. Dyrektor Łukasik widzi mnóstwo korzyści z integracji młodzieży polskiej i ukraińskiej. Korzyści zbieżnych z dewizą szkoły. My nie kształcimy ludzi wolnych. Absolutnie. Nie kształcimy ludzi wolnych od wiedzy. Nie kształcimy ludzi wolnych od przyzwoitości, od poszanowania prawa. Nie kształcimy ludzi wolnych od wrażliwości społecznej, od pracy i odpowiedzialności. Staramy się te wszystkie cechy u młodych ludzi w ciągu tego pobytu w szkole wykształcić i wzmocnić. W nadchodzącym roku szkolnym prawdopodobnie w Rakowicach będzie jeszcze więcej młodzieży z Ukrainy.